Dobra. Ja pójdę górą, a Dark pójdzie dołem. Wziąłem sobie AK-47, bo ta misja będzie trochę długa. Nie wiem, czy mi samo M4 wystarczy na niej. Kogoś słyszałem, jak wyszedł z drzwi. O, nie było stealth-killa. Znaczy, że mnie zobaczył. Bo nie zdążył zareagować. Kurde. Dobra, stąd już mogę zejść. Jeszcze jeden. Momencik, uciszę trochę grę, bo mnie zagłusza. Dobra, czyli tak, oczyściliśmy tutaj. Teraz Dark, weź wysać tą, nie wiem co to jest, jakaś stacja z paliwem, czy cholera wie co. No tak, muszę wziąć. Tutaj było kolejne zadanie, zniszczyć radio. Dobra, wezmę RPG, bo zaraz będzie czołg. W tej misji będzie dużo czołgów rozwalenia. Dark, idź wysać ten paliwo, tą stację z paliwem. Pośpiesz się, bo zaraz czołg przyjedzie. Ja sobie przyszykuję już RPG. Musisz C4 albo granat. Dobra, idziemy dalej. Chociaż wiecie co? Nie, nie wyjedzie czołg. Wiecie czemu? Bo nie było alarmu. Ja ten alarm specjalnie wezwę, żeby ten czołg tutaj przyjechał. Ach, to nie ten guzik, co ja nacisłem. Lepiej, żeby ten czołg tutaj przyjechał, niż żebyśmy go spotkali tam dalej. Tak, tak. Dobra. Aż się zobaczy, tu gdzieś RPG nie ma. Nie ma. Ta muzyczka mi dobija, powiem szczerze. Dobra, chodź, Dark. On tu sam przyjedzie zaraz. O, już jedzie. Mam dla niego Kinder niespodziankę. Bardzo odrzutową. O, myślałem, że nie trafiłem, a jednak. Dobra. Tak więc idziemy sobie dalej i... Nie mogę z tych błędów, no. Zobaczę, może potem zainstaluję tego Directa, bo... Tak być nie może. Śmiesznie to wygląda jak na dyskotece. O Boże, jeszcze go nie trafiłem. Dobra, tak teraz tutaj się rozdzielimy może. Idź Dark jaskini, a pójdę przodem. Spotkamy się tam trochę dalej. O, gościu. He, frycek. Dobra, także ja sobie tutaj powoli będę szedł. Dark wyjdzie stamtąd. No tak, moment, muszę sobie przypomnieć. A nie mam jeszcze tego. Nie noktowizora, tylko... A no, zapomniałem, jak się nazywa, zobaczycie trochę potem. W każdym bądź razie takie coś, co widać fajnie ludzi przez to. O, termowizor, właśnie mi teraz kolega podpowiedział, może zapomniał. Tutaj niestety będziemy musieli trochę uważać, bo tam dalej jest CKM. Nie widać go stąd, bo jest mgła. Ale ja mam na to radę. Ściągnę go z granatnika. Gin, ty szwabie jeden. Jezus Maria. Kurde, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ten mój Bradley ma chyba streeta.
Bo strzelam prosto, a nie wiem, makule lecą w prawo. Dobra. O, jeszcze jeden. Wyskoczył jak... Dobra, wiecie co? Czas użyć granatnika. Tam widać to działo, już strzela stąd. Muszę się uleczyć, bo zaraz padnę. Dark osłaniaj mnie, ja muszę zdjąć ten CKM. Dobra, jestem z powrotem, musiałem na chwilę przerwać. Tak to jest, spokojnie ponagrywać na tym. Jezus, już CKM mi strzela. Dobra, zdejmiemy go. Ciup. I trafiłem. Dobra. Tutaj nie ma czegoś takiego, że włączę sobie pauzę. Jest stop gry. Ja włączyłem pauzę i... A gra się dalej toczyła, ale kolega mnie osłaniał w tym momencie. No i zdążył tu wszystkich powybijać za ten czas. Ale to nic nie szkodzi. O, jeszcze jeden tutaj został. Co ja pojedynczy tryb włączyłem? Dobra, lecimy dalej, bo nie ma zbyt wiele miejsca na dysku. Będę musiał chociaż nagrać tą misję do końca i rzucić ją na YouTube. Dopiero będę mógł następne odcinki nagrywać. Poinstalowałem tych gier, trochę tych GTA 4 będę nagrywać, potem będę nagrywać te Call of Duty Black Ops. No i to mi trochę miejsca zajęło. Dobra, mamy kolejny CKM i lecimy dalej. Co ja RPG wiem? A, załaduję je od razu. A to menda. Na skałce se siedział. Pewnie się opalał. O, tutaj będzie zaraz kolejny czołg. Dobra, Dark podłoży C4, wysadzi barykadę, a ja za ten czas pójdę sobie po RPG-7. O, C4 tutaj leży. Pozbieram. Jeszcze więcej nie ma. Dobra. I teraz ja sobie wsadzę czołg. No i git. Dobra. Lecimy dalej. Co za żyd. O, snajper. Jakim cudem przeżyłem ten strzał, to nie wiem. Rykoszetem chyba dostałem. Otarło się o mnie. On bym dostał takiego porządnego strzała, to już by było po mnie. Musiał mnie jakoś drasnąć tą kulą. Jezus, ale te błędy mnie dobijają naprawdę. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzające aż bardzo w oglądaniu. To wygląda jak miał WH jakiś albo coś. No tak. Ja cheatuję tylko w pasjansie. Dobra. Czuję się, jakbym był w Wietnamie. O, mój kolega zginął. Cholera, jasne. Moment, muszę go uleczyć. No tak, widzicie teraz czerwony pasek. On sobie będzie powoli leciał. Jak się skończy, to mój kolega zginie całkowicie. Teraz leży tylko ranny. Dobra, wstawaj. Spoko. Cholera, no skończyłem się na boje magazynku, no. Znowu zginęłeś. Super. Chyba cię znowu snajper zdjął. Koniec gry będzie wtedy, jeżeli... O cholera. Koniec gry będzie wtedy, jeżeli zginiemy obydwoje. Gdzie mieli ten pasek właśnie na czerwono. No wiadomo, wtedy kto ma nas uleczyć. Święta wróżka. Te Chińczycy na pewno nas nie uleczą.
ale obrywamy, o. Za dużo ich tu trochę. No nie, naboje mi się skończyły. Świetnie. Ja mam tylko RPG. Można mieć dwie bronie właśnie główne, czyli te bronie ciężkie. I jeden pistolet. Dobra, postrzelam na razie z pistoletu. Ja spróbuję znaleźć jakieś AK albo Uzika. Cholera. No, nigdzie broń nie ma. Momencik, momencik, gdzieś znajdę tutaj broń. Bez broni to nie ma co grać nawet. Wiem, że tu gdzieś AK powinno leżeć. Właśnie, jak na złość nie ma broni. A wcześniej leżało tutaj tyle, dlatego że... O, jest Ragównow. Czyli snajperka. Wezmę ją. A, tylko 10 naboi. Może starczył. Gdzie ja idę? Patrz, jakie masz bronie? Jak masz jakąś niepotrzebną, to mi daj. Dzień dobry. Dostał w nos. Albo w oko. Ze snajperki. Noż, cholera jasna. Ostatni nabojem go trafiłem. Jaki fuks. O, jest wreszcie broń jakaś AK-47. Albo wolę to. AKPK. 400 naboi, super. Dobra, Darek pójdzie z kinią, ja pójdę tą ścieżką. Będzie trochę snajperów. Ale mi rzuca tą bronią. To nie jest broń dla mnie, szczerze mówiąc. To jest broń dla trzeciej postaci, czyli Connorsa, którego tutaj nie ma. Ale dostałem. Zaraz RPG wyciągnę to. O, dostał headshota. Jak widzicie, jak specyficznie krew rozbryzguje, znaczy, że dostał w łeb. No nie. O, tak było łatwiej. Wolę, wiecie co, wolę te AK na 47. Koło broni widać taką gwiazdkę. Ta gwiazdka właśnie informuje nas o tym, że ta broń jest właśnie dla mnie. Dobra. Jak widzicie, nią mi się bardzo dobrze strzela, nie rzuca i tak. Mam właśnie Jonasa, czyli postaci kolegi. Lepsze są takie bronie typu MP5, Uzi. No tak, tutaj będzie kolejna zadyma i widzę już CKM. Nie mam granatnika, ale poczęstujemy go z granata. Nie wiem, czy to coś da. Dostałem chyba granatą ogłuszającym. Jonas, weź się ulecz, bo zaraz giniesz. Zaraz, ja zginę. Nie jedź z tych rzeczy. Łatwo mnie nie weźmiecie. No świetnie, teraz 2 CKM do mnie strzelałem. No i co teraz? Mam lepszy pomysł. Użyję smoga i się tam zakradnę. Dobra, lecimy. Chyba nie polecimy. No super, nie żyję. Dark